Cześć, witam wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj będzie kilka słów na temat dubbingu, jakim jest Superfine. Mam tutaj Superfine od Wapsi i mam tutaj Superfine od Hensa. Kupując coś, co nazywa się Superfine, przypuszczalnie chcielibyśmy dostać taki sam materiał. Tylko no, jeden z tej firmy, drugi z tej. Ogólnie, czym na przykład dla mnie jest super fajny? To jest mega delikatny dubbing, coś pokroju waty, z czego możemy zrobić bardzo delikatne dubbingi tłowia do najmniejszych muszek. I tym właśnie jest dla mnie super fajny. Sprawdźmy sobie, jak wyglądają te dubbingi z firmy Hens i z firmy Wapsi. Wyciągnijmy sobie od Wapsi. To są nowe opakowania. I tutaj mamy to, o czym wspominałem. Bardzo delikatny dubbing. Spójrzcie. I ciągnie się. To jest taka watka. Z tego bardzo łatwo jest zrobić dubbing. Nawet na pojedynczej nici. A teraz wyciągnijmy sobie Hensa. Tu widzę jakieś nawet farfocle, nie wiem, zobaczymy co to jest. Wyciągnijmy to z opakowania. Co to tutaj było? Jakieś śmietki. A tutaj jest coś takiego. Spójrzcie. To już się nie ciągnie. To jest coś jakby akryl. Coś takiego. Też jakieś śmieci. Tak to wygląda. Czyli jest różnica między tym a tym. I przede wszystkim ten jest. Grubość tych włókien jest o wiele cieńsza od tych. Ja zaraz zmienię obiektyw i zobaczymy to w przybliżeniu. Widzimy się za sekundę. Zobaczcie. To jest super fajne. Od Hensa. Jak widać, to są takie dość krótkie, delikatne, ale dość krótkie włókna. A teraz weźmy sobie drugi, czyli od Wapsi. Przede wszystkim one są cieńsze, ale długie. Dzięki czemu lepiej będzie się nam nakręcało dubbing. Może nie widać tego jakiś super idealnie, bo warunki do nakręcenia tego mam takie, jakie mam. Ale mniej więcej tak pi razy drzwi widzicie w przybliżeniu, jakie włókna są z jednej firmy, a jakie są z drugiej. Ok. Teraz mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Jeżeli chcecie kupić naprawdę dobry, super fajny dubbing, to ja proponuję od razu kupić Wapsi. Nie zawiedziecie się, ale Hens też jest ok, ale no spektrum jego zastosowania na pewno nie będzie takie jak tego od Wapsi. No i to by było na tyle, co taka może ciekawostka będzie dla Was, zwłaszcza dla tych początkujących. No i widzimy się w
kolejnym filmiku. Następnym razem może coś dla Was ukręcę. Jeżeli się Wam podobało, jeżeli coś Wam ten filmik dał, zostawcie po sobie łapkę, czy tam komentarz. No i tyle. Dzięki, na razie, cześć.